Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Moja dzisiejsza propozycja to będą śledzie, można powiedzieć, w najbardziej prosty i najbardziej chyba popularny sposób, bo śledzie zrobimy w oleju. Śledzie będziemy trzymać sobie w słoiku, także z tego słoika możemy sobie wyciągać tyle tylko, ile chcemy. Słoik trzymamy w lodówce kilka dni do tygodnia, dwa tygodnie, bez żadnego problemu. Tak jak już mówiłem wcześniej, tradycyjne śledzie w oleju, z cebulą, z przyprawami. No jakie tutaj dam przyprawy, dowiecie się podczas filmu. Oczywiście śledzie trafią na moją playlistę Pyszne śledzie i śledziki, więc jeżeli szukacie jeszcze jakiegoś dodatkowego przepisu ze śledziami, zapraszam na mój kanał na playlistę Pyszne śledzie i śledziki. Jest już tam kilkanaście filmów właśnie ze śledziami. A od czego dzisiaj zaczynamy? 6 płatów śledziowych. Śledzie teraz sobie opłukam zimną wodą. Zrobię to dwa razy. Zanurzę sobie tutaj je w wodzie, w tej misce będę sobie je moczył około godzinkę, maksymalnie półtora. I po tym czasie śledzie sobie wyjmę na durszlak, osuszę i jeszcze sobie je wytrę ręcznikami papierowymi. Proszę Państwa, śledzie półtora godziny, tyle dokładnie moczyłem. Osuszam sobie teraz na durszlaku. Zanim śledzie mi się osuszą, możemy teraz sobie przygotować cebulę. Nie wiem, czy mówiłem na początku filmu, śledzi mam tam chyba dokładnie 6 płatów. Na te 6 płatów dam 2-3 cebule, no w zależności od wielkości. Jak będę sobie kroił cebulę? Cebulę przekroję sobie tylko na pół i teraz kroję sobie, ale nie za grubo. Już Wam pokazuję, na jakie grube kawałki kroję sobie cebulkę. Na coś takiego, proszę zobaczyć. O, tak właśnie kroję sobie cebulkę. I cebulkę zaraz bezpośrednio przerzucamy sobie do naczynia, w którym będziemy sobie to wszystko łączyć. I proszę bardzo, cebulka pokrojona. Dwie dość takie duże cebule tutaj dałem. Jak widzicie, moja cebula była biała. Wy możecie dać czerwoną cebulę, ale jeżeli szukacie przepisu na śledzie z czerwoną cebulą, w opisie tego filmu znajdziecie link do filmu na moim kanale, właśnie na playliście śledzie, śledziki, właśnie śledzie z czerwoną cebulą. Bardzo pyszny przepis. Myślę, że niejednemu z Was przypadnie do gustu. A śledzie, proszę bardzo, no myślę, że każdy będzie kroił pod siebie. Ja kroję sobie na takie kawałki. Możemy kroić sobie większe, możemy kroić mniejsze. Ostatni śledzik do pokrojenia. No a jeżeli szukacie innych filmów ze śledziami, zapraszam, zajrzyjcie do opisu tego filmu. Umieściłem tam linki do większości filmów, które właśnie mam ze śledziami. A trochę tych filmów jest. Proszę bardzo, śledzie pokrojone. No to teraz musimy przygotować sobie wszystko to, co tutaj będziemy dodawać, czyli przyprawy. No i oczywiście olej i odrobina octu jabłkowego. Super, wszystko mam przygotowane. W pierwszej kolejności posypię tutaj sobie śledzie z mielonym pieprzem. Pieprzu mielonego dajemy tutaj, każdy daje pod siebie. Śledzi solić nie będę. Śledzie same w sobie są słonawe, więc w ogóle tutaj nie ma potrzeby, abyśmy solili śledzie. Teraz tak, tutaj mam kilka ziarenek ziela angielskiego, 4 liście laurowe. Też to tutaj wszystko dodaję. Wsypuję kilka ziaren pieprzu. Zrobiłem to do oka. I teraz tak. Tak jak już mówiłem, miałem tutaj 6 śledzi, 2 cebule. Wlewam tutaj 300 ml oleju. Olej mam dodany. Jeżeli stwierdzę, że tego oleju jeszcze będzie za mało, jeszcze tego oleju tutaj trochę dodam. Olej jaki dałem, to olej rzepakowy. I teraz dam tutaj jeszcze do smaku 2 duże łyżki octu jabłkowego. Ocet jabłkowy sprawi, że te śledzie będą jeszcze pyszniejsze. Proszę bardzo, wszystko mamy dodane. Teraz musimy sobie to tylko dobrze wymieszać. Super, śledzie mam przemieszane. Proporcje myślę, że są idealne. Oczywiście cebuli możemy dać mniej albo dać więcej. Śledzi możemy dać więcej albo mniej. To wszystko zależy już od Was. Co teraz? No teraz musimy śledzie przełożyć sobie do słoika. Ja sobie przełożę do takiego słoika z szerokim wlotem, tak żeby później łatwo było te śledzie wyciągać nam z tego słoika. I proszę bardzo, śledzie, jak widzicie, mam wszystkie przełożone. Zostało mi tutaj trochę oleju. Razem z tym octem i z tymi przyprawami wszystko tutaj przelewamy. Proszę bardzo. Super. Tak to właśnie powinno wyglądać. I teraz co? Teraz taki słoik zamykam sobie, chowam w chłodne miejsce, do lodówki. Niech śledzie, jak ja to mówię, nabiorą mocy urzędowej i za 3, za 4 dni, za 5 dni zaczynamy sobie po nie sięgać. Śledziki przepyszne. Opcja idealna na święta, bo możemy zrobić sobie 2, 3, 4 dni przed świętami, a później już mamy śledziki gotowe. No mam nadzieję, że film się spodobał. Bardzo szybkie śledzie w przygotowaniu, bardzo smaczne, tradycyjnie.
Zostaw łapkę do góry pod filmem. Pamiętajcie, jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, zasubskrybujcie mój kanał. A w dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć!